tego, co już Damian czytał, to oczywiście rozładunek to jest do dupy firma, bo dwóch kierowców nie może wjechać. No, także jestem... I nie ma żadnego parkingu ani socjalu dla kierowców. Jakie? Pozdrowienia do ojca prowadzącego. Nie, to nie te słowa. Nie. Pozdrawiam rodzinę i pozdrawiam wszystkich kierowców z firmy Strumet. Jest ich 5. O, proszę. Oczywiście pozdrowienia dla was. Dzięki wielkie. 23. I dopiero się odezwał. Dobra, o kompanii można jechać. No i dobra, wjechaliśmy, czekamy teraz na załadunek. Do celu 2935 km, takie tam skromny, taki króciak. Mieliśmy iść do toalety jeszcze po załadunku. No ale jakby... Co nam odechciało? Jakby no prysznic już był. Muszę pokazać, że żeśmy odwiedzili, proszę bardzo, Adriana Trackera Packera, żeśmy zajechali. Cześć. Żeśmy... Kurde, jaka kabina prysznicowa. Prawie jak w domu, brodzik i w ogóle. Okay. 4.30, ja ruszam pierwszy. Takie tam jeszcze tylko 2372 km nam zostało. Co to jest? Szybkie studzenie patelni. Widzieliście kiedyś taką paprykę? Się nazywa papryka czereśniowa. A czereśniowa. Dobrze, górki się zaczęły, a napęd hybrydowy jest załączony. Tylko nie oszukuj, pod górki pedałuj. I z górki też trzeba pedałować. Czyli pod udział z kurczaka w sosie pieczarkowym zrobione przez Damiana. Dział Doberek, drodzy państwo, parking Berbez Jeux. Tutaj mamy, proszę ja was, śniadanko. Raczej zjem tylko jedno, drugi będzie na później, ale już został wykonany, zrobiony przez mastera Misiusia. Master szefa. Mhm. No. Kucharz z oponką Michelin. Z oponką Michelin? No, fajnie, fajnie. Zjemy i jedziemy. Czyniliśmy zmianę. Andzia, proszę bardzo, ciśnie po bezdrożach hiszpańskich. Ja jej robię kolację. Tortilki z wędlinką, z warzywami, z serusiem. No. Kochany jesteś, wiesz? No czasami mi się zdarza. No. No ogólnie jeszcze mamy do celu ile? 269, tak? Tak. No zobaczymy, może uda się w nocy rozładować. W ogóle chciałam wam powiedzieć oficjalnie, że ja już wszystko zrobiłam. Że ja się wykaraskałam ze wszystkich takich zaległości. Tak. Owszem. I chciałam wam powiedzieć, że przez to, że robiłam te zaległości, to odpadły nam trzy rzeczy, cztery. Pierwsza, kolonia. No ale to nie mogliśmy iść na kolonię ze względu na to, że robiliśmy całe tutaj wnętrze. Kolejna rzecz, jaka nam odpadła, to... Mornas. Mornas. Na Mornasie też tutaj ogarnialiśmy jeszcze końcówkę wnętrza. Robiliśmy prezentację wnętrza, staliśmy w dzień na parkingu, mogliśmy iść tam. Ale my już tam kiedyś byliśmy, jak wrócicie do starych filmów, takich 3-minutowych, to w Trójce żeśmy tam byli. To Mornas nam przepadło. Potem przepadła nam Barcelona, bo staliśmy też 9, ale to poszliśmy na zakupy. A mogliśmy sobie lecieć na szybką Barcelonę na 9 albo może na Montserrat, bo też byliśmy blisko tam. Potem kolejna rzecz, która nam odpadła, to Titize Neustadt. Tam też albo Freiburg. Albo Freiburg. Tam też żeśmy byli, we Freiburgu nie byliśmy. Stanęliśmy przy Titize. No ale co, no kończyłam rzeczy dla was i Adamiano gotował. No i się w końcu wydostałam z tych zaległości, więc normalnie możemy żyć w końcu jak ludzie. No, no dobra, bo mi się tortilki zaraz przypadły. I love you. A i proszę bardzo. Patent, żeby nie
proszę bardzo. Tacka na kolanach, tortilka w rączce, buzia. Ładnie złożona. Tak, buzia musi być szczelna jak się je. Smacznego. Dziękuję. Wiecie co, ja już się schowałam w moim pokoju prywatnym tutaj z tyłu. Ogrodziłam się, bo tu tylko jedna może osoba wjechać. I co, i cofamy? Bo mieliśmy się w ogóle dzisiaj rozładować i jechać, załadować się, jechać z ekspresem. A się okazało, że mamy przyjechać tu na rozładunek dopiero jutro o 16. Skręć w lewo na przyjechać dopiero, a kiedy będzie rozładunek, to nie wiadomo. No. Także taka sytuacja. Wyganiają nas stąd. Cholera. Ale jajo. Gdzie tu teraz iść w ogóle tam? Gdzie tu stanąć? No mówię, że po drugiej stronie ulicy jest parking, no jest tutaj faktycznie jakaś żwirówka. Aha. Takie buty. Jedź. O Jezu, dziadziu. Dobra, znaleźliśmy tutaj jakieś miejsce niedaleko. No, kilometr powiedzmy do firmy stąd jest. Powiem wam, bo Andzia powiedziała tak to wszystko tutaj, proszę bardzo, ona już była przygotowana, no ona już była skitrana, ona już była w swoim królestwie. Powiem wam wszystko jak to wyglądało, proszę się zameldować. No i dałem te dokumenty, mówię, gościu się zapytał i co, już od razu oczywiście fajnie, czy po angielsku? Mówiłem, że tak, oczywiście, no ale on twierdził chyba, że też miał po angielsku, ale trochę miał braki. No ale dobra. Zameldowałem się, pokazałem, które są numery auta na CMRC, które są numery naczepy i powiedziałem, że to silniki, engines z Polski i w ogóle, okej, popatrzył w systemie, przewija, nie ma, mówię, o kurwa, źle, jak nie ma naszych numerów auta, źle, ale przeklikał, patrzę, są nasze numery auta, jest zielony ptaszek, mówię, o, już jest fajnie, nie, on mówi tomorrow, przy niego patrzę, tomorrow i napisał 16, mówię, aha. Jeśli go pytam, nie da rady wcześniej, no. Mm-hmm. A czy gdzieś to jest parking? No i mówię, po drugiej stronie ulicy. No to podjechaliśmy tam, zobaczyłem, no była taka żwirówka. Nawet w miarę równa, ale wjazd na nią to był taki dosyć spory krawężnik. No my jesteśmy mega, mi to jeszcze ciężko mamy załadowane, więc nie będę ryzykował przejazdu przez taki krawężnik. Tutaj sobie wzdłużkę drogi stoimy. Zobaczcie. Tam też stoją jakieś auta, wszędzie pełno jakichś aut jest pojedynczych. No co, nic innego nie poradzi, nie? Paradoksalnie na takich miejscach jest bezpieczniej w Portugalii niż na parkingach. Także no, najemy dupki i idziemy spać. No tyle no. Cześć, że weekend będzie albo w Portugalii, albo w Hiszpanii gdzieś. No dobrze, nie? Jakby był w Palmeli, to byśmy na zamek poszli. Człowiek sobie stoi na przemysłówce, bo rozładunek o 16. A to kurwa, psy się jakieś bezpańskie szlajają. 8 sztuk ogólnie. Strach w sumie wychodzić, jak takie psy łażą. No wiadomo. Dzień dobry, drodzy państwo. Wstał nowy dzień. My sobie tak stoimy. Bo oczywiście firma bardzo duża, produkująca takie auto, tutaj jak widać Peugeoty. Ale nie ma nawet parkingu, żeby stanąć pod nią. Kompletnie. Jakaś tam żwirówa z takim wielkim krawężnikiem, że megą. To ciężko by tam było wjechać, nic nie uszkadzając. A i tak tam zbytnio miejsca nie było. Więc nie da się zapytać, czy wezmą wcześniej, czy nie wezmą. No bo wiecie, piątek, 16. No to... Tak naprawdę, o Jezu, jak mi włosy sterczą. Sorry. Wiecie, piątek, 16 tak naprawdę to... Zanim my się rozładujemy, to już nic nie załadujemy. No, idę zobaczyć, może coś będzie szybciej. Dobra, tam jest firma, zobaczcie pomnik Citroena, na lądzie jest. Ale kuźwa parkingu pod firmą nie ma. Jako takiego. Taką można stać ewentualnie. Idę się zaraz zapytam, co i jak. Czy może wezmę wcześniej? Się okaże. No, sytuacja jest taka, że niestety, ale nie wezmą szybciej, bo jest za dużo aut. W środku tam też ich od groma było.
przed bramą na warikach stały ze trzy. No, tak więc nie ma szans, żeby gdzieś nas wcisnąć wcześniej. W ogóle w tej trasie jakoś tak lipnie idzie, bo przyjeżdżamy gdzieś z rana albo w nocy na rozładunek, licząc, że nas wezmą, się okazuje, że okienko mamy dopiero późno. Albo wieczorem, albo nie daj Boże na następny dzień. Także lipa, lipa. No taka, że no wiecie, jest piątek, nie? I raczej na pewno nic nie załadujemy, no bo mało jakie firmy w sobotę pracują. Więc no, na tym bardziej, że mamy długi weekend do kręcenia, więc im później go zaczniemy, tym później go skończymy tak naprawdę. No nie wiem, zobaczymy. No, mi się zbytnio nie uśmiecha w Portugalii stać, chociaż nie powiem, bo jest parę miejsc do zwiedzenia w Portugalii. Ale no, mamy dużo paliwa w zbiornikach. A źle nam się Portugalia kojarzy, chyba że sobie znajdziemy jakieś znowu bezpieczne zadupy, jak to ja to mówię, Jandzia. Jeżeli by się okazało, że gdzieś mamy podjechać pod załadunek, no to wtedy tak zrobimy. No ogólnie mieliśmy jechać po rozładunku się ładować w stalowni w Hiszpanii i jechać z tym do Polski, do Skarżyska Kamiennej, ale ten ładunek już odwołano. No właśnie przez to, żebyśmy i tak nie zdążyli tam dojechać, więc nie będziemy w Polsce po raz kolejny. A szkoda, bo w tamtych rejonach, Skarżysko Kamienne, Kielce, to nas nie było tak naprawdę nigdy. Więc fajnie by było jakieś nowe rejony zobaczyć. No i no trudno, no to jest transport. Zobaczymy, co tam ekspedycja nam wymyśli po rozładunku. Tyle. Ja sobie dreptam w dół do samochodziku. Taki prawie kilometr stąd zaparkowanego. Dzień dobry, drodzy Państwo. Czekamy do godziny 16, więc takie śniadanie, obiad, bo żeśmy się wyspali dzisiaj w końcu. Czyli pesto genovese, spaghetti i do tego burrata, taka mini buratka. Dobra, drodzy Państwo, jedziemy na rozładunek. Andzia, proszę o... No, taka wielka fabryka samochodów, tylko jeden kierowca może wjechać. Pierwszy minus, drugi minus, nawet nie ma parkingu pod firmą, masakra. No nic, no jedziemy, rozładujemy to, zobaczymy, co będzie później. No i co, kurka wódka, przyjechałem pod firmę, poszedłem się zameldować i mam czekać na telefon. Gdzie tu sprawiedliwość w tym kraju, ja się pytam. Masakra. Ciekawe, ile będziemy czekać na ten telefon. Ogólnie tutaj stały trzy ciężarówki, jak przyjechaliśmy. I dopiero dwie wjechały z tych trzech, więc... No to przecież szybko, skoro już wjechały. Może. Pytanie, ile stały? Dobra, trochę poczekaliśmy, ale żeśmy wjechali, zobaczymy, ile jeszcze będziemy dalej czekać, bo to, że wjechaliśmy, to nie oznacza, że będziemy od razu rozładowywani, także się okaże. Gdzieś u góry się muszę zatrzymać, pójść do ofisa, zobaczymy, co to będzie. Dobra, drodzy Państwo, zapowiada się piękny weekend, bo mamy jechać do Palmeli, tam gdzie zawsze tam jeździmy. Pod VW będziemy stać. I ja tutaj zaraz rezerwuję wypad na delfiny. Nie? A ja? Jedziemy jutro, płyniemy, znaczy na delfiny, 2,5 godziny rejs, a zaraz tutaj... A w niedzielę sobie na zamek pociśniemy? Można zobaczyć. Do Palmeli? Tak, można. No, także będziemy mieli piękny weekend, nie ma co zwlekać, biorę się za rezerwację. But now I'm
Drodzy Państwo, kolacja na słodko, czyli taka drożdżóweczka zakupiona w Hiszpanii jakiś czas temu i do tego frulow. To jest taka frużelinka w czekoladzie, frużelinka o smaku pomarańczowej w czekoladzie, frulow Choco and Jelly, tak to wygląda. No kurczę, pomarańcza i czekolada to raczej połączenie petarda, no. No i sobie jedziemy dalej, no czy Andzia? Jak ładnie, burdelowo. Bo mówili, że to burdel, ale to co, nasz burdel, nie? No pewnie, że tak. Drodzy Państwo, bo właśnie spróbowałam jeszcze, chciałam Wam tylko nadmienić, jak to smakuje. Wiecie, jak to smakuje? Jak te takie galaretki, co się kupuje i one są w czekoladzie i one są pomarańczowe w środku. No to jest jota w jotę, jakby taką galaretkę z czekoladą, tylko większą ilością czekolady, zmielić, zrobić z tego krem taki na... Jezu, jakie to jest dobre! Powiem Wam, miałam mieszane uczucia, ale jest zajebiste, zajebiste, polecam. Siadaj. Generalnie osobówka tutaj jest na awaryjkach. Jest zwężka, więc będziemy musieli przejechać po zwężce. Pierdol. A nie jest za mokry ten asfalt? Nie wiem, no a co, po samochodzie masz przejechać? No nie. Wyłącz awaryjki przede wszystkim. Już pasy namalowane, więc nie. Marzę, bo tutaj pachołek jest rozjechany. No, środkiem go wezmę. No. Nie wiem, kurwa, ekipa idzie go zepchnąć. No, masakra. Proszę bardzo, prysznica, Auto Europa. Kąpiemy się i uciekamy spać, bo trzeba jutro złapać pociąg, żeby zdążyć na delfiny. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ciemno jeszcze na horyzoncie. Godzina 6.40 w Portugalii, a my dreptamy na pociąg do Setubalu. Tak. Bo na 9.00 mamy na delfiny. Tak, bo na 9.30 mamy być na delfiny, na zbiórka ma być, żeby wypłynąć na rejs na delfiny. Także wędrujemy, człapiemy. Zobaczymy, brama zamknięta. Kurde, trzeba będzie przejść pod tym. Pod mostem. Niestety tym razem trzeba było przejść pod mostem. Bo brama zamknięta dla autobusów. No trudno. Dobrze, ten skrót pod mostem jest, bo dzięki niemu oszczędzamy dobre 3 km. Pitu, jesteśmy na dworcu. Jeszcze mamy 20 minut do pociągu. Drodzy Państwo, coś się zmieniło. Naprawili, można płacić kartą, także kupujemy. Nasze bilety już wygasły niestety, trzeba nowe. 2,70 jeden bilet. Tak, bo trzeba dopłacić 50 centów do karty, nie? Tak. Poka. I pyk. I dziękuję. I Andzia robi to samo. Proszę bardzo, 7.21. Niedługo będzie. Jeszcze 16 minut. Także możemy sobie klapnąć na zimnej ławeczce. Mówię zimnej, bo jest 11 stopni.
Lecz się sądzisz, nie biegaj już. Nejprawdę by ruszył moj już. Dwie są na szczęście, nie wyszło też nie będę władny. Chodź ty, nie chcę śpiewasz. Jesteśmy w Setubalu. Teraz jeszcze tylko 2 km i będziemy na miejscu. Dobra, wędrujemy sobie uliczkami Setubal, wszystko pozamykane jeszcze. Ale fajnie, Rześko tak, Rześko, co nie? Aga sobie chodzi, śpiewa cały czas, bo słuchawkę w uchu ma. Majta się rzuca, tak jakby ją jeszcze po dobrej imprezie trzymało. Tak wygląda osoba, która idzie na delfiny. Na rejs na delfiny właściwie. Skacze, tupta. Śpiewa. Ja mam playlistę za darmo. Dobra, drodzy państwo, jako że jesteśmy już na miejscu, muszę kamerkę przejrzeć, to wchodzimy na Mercado. Idziemy na targ w Setubalu i tu są bardzo fajne, świeże produkty, dużo rybek, produktów lokalnych. Idziemy zobaczyć. Tak. Bo jeszcze nie byliśmy. Tak. Proszę bardzo. Zobaczcie. O Jezu, jak rybami czuć. W ogóle owocami morza. O ja. Kalmary, nie? No. O, rekinki. No powiedziałem to. 13 euro za kilogram. Zobaka, tutaj ryba. Tam mieliśmy ryby i owoce morza, tutaj mamy świeże warzywa i owoce. Kurde, jest tego tutaj, masakra. Tam mamy sery, pieczywa, jakieś inne mięsa. Zobaczcie, tu mamy pieczywo. Masakra. Ile tego, tutaj wędliny, sery. Wszystko tutaj można kupić tak naprawdę. Jakieś restauracje po blokach, bankomat jest, to jest fajne. Tu jakieś rękodzieła, pojemniki. Co tam się dzieje? A, kroją. Czekaj, bo tu są ładne wejdziemy. O ja pierdziele, patrzcie to. Zresztą zdjęcie kogo? O Jezu. Matko Bosko, wszystko tu jest. Tam weszli, tam będą. Tam będą. Możesz sobie na płaszczkę kupić. Płaszczka? No. Kurde, jaki statek przypłynął. Szkoda, że to nie nim będziemy płynąć na te delfiny. Dobra, drodzy państwo, idziemy się zapytać. Mamy bilety. Teraz wszystko będziemy wiedzieć. Płetwa. Aha. Dobra. Dobra, drodzy państwo, idziemy na katamaran. Pani nas tutaj prowadzi, proszę bardzo. 9.30 wybiła. O.
Jedziemy, będziemy płynąć. Płynął nasz środek lokomocji. Ale fajny. O, piecho! Już lubię to, bo jest piecho. Fajny, nie? Uczcimy to małą szklaneczką, małą, bo to tu by było tylko nalane. I browarkiem. Kieliszkiem, tak. Wina. I browarkiem. Zróweczko. Za ten pomyślny... za ten pomyślny co? Rejs, rejs. Za ten pomyślny rejs. Obserwacja delfin, tak. Jesteśmy w troi. W troi jesteśmy. Jesteśmy w restauracji, zaraz będziemy coś wybierać do jedzenia. Także Andzia poszła się przebrać. Zobaczymy, co tutaj wpadnie do jedzenia dzisiaj. No co, wasze zdrowie, mili państwo. Nie. Thank you. Ojeju.
Dobra, drodzy Państwo, jesteśmy tu oboje i krab. Kraba już nie ma. Kraba już, nie no, jest jeszcze, jest. Dobra, próbujemy najpierw, to jest w sosie własnym. Już teraz wiem, czemu są paluszki krabowe. No to tak podobnie smakuje. A to mi nie będzie smakowało. Nie, to jest dobre. Będzie smakowało. Dobra. Dobra, teraz lecimy z mięsem. Jak to do tego mięsa się dobrać? Ja myślałam, że to jest mięso. W ogóle dostaliśmy tutaj takie szczypce. Pan mówił, że możemy sobie nimi pomóc. I takie coś do wyciągania. Ale ja za cholera nie wiem, jakie mam sobie... O, tutaj coś. O! Jaki dobry. Deserek, czyli mus czekoladowy. Dobra. Patrzymy, jakie to konsystencje. O, gęste takie. Ładnie wygląda, ładnie. A w smaku? Testing. Dobry. Ej. Najlepszy mus, jaki jadłam. Serio. Serio. A tutaj mamy flan dla Damiana. Jeszcze polany tutaj jakimś fajnym takim sosiwem w wariacie. Też zajebisty, ale powiem ci, ten mus dam ci spróbować i ty mi też dasz spróbować. To jest takie jakby, nie mogę powiedzieć, że to jest karmel, ale to jest palony jakby cukier. Tak? Dobra. O ja. Dobra. Dobra, nie? Drodzy Państwo, przynieśli nam tutaj w gratisie moskatel. I to jest ichni moskatel, bo ja widzę, że tutaj oni wszyscy chodzą właśnie w... Cała obsługa chodzi w bluzkach, baklahoa, nie wiem jak to się czyta oczywiście. I to jest moskatel, bardzo słodziutkie. Bakal, nie bakla. Bakalhoa, bakalhoa. To tak przeczytałam. Ale no nie wiem jak to się czyta po portugalsku. No co nie zmienia faktu, że to jest bardzo słodziutkie i już próbowaliśmy i przynieśli nam i bardzo miło z ich strony. A Damian już kończy jeść, a ja się opierdzielam, bo gadam z wami. To było fantastyczne doświadczenie. Polecam wszystkim ogromnie. Nie, generalnie naprawdę polecam. Pycha. Pycha. No, to było przepiękne doświadczenie. Drodzy Państwo, kończymy naszą wizytę. Wasze zdrowie. Dobra, drodzy Państwo, wyszliśmy z restauracji. Ogólnie coś się dzieje, znowu, jak zwykle, jak jesteśmy. Pełno Harley Davidsonów, intruderów, tak, jaki zlot tutaj mamy, proszę bardzo. Bardzo ładne jednoślady, naprawdę niektóre bardzo piękne. Ten, zobacz, jak ładny tam dalej. Turyn. Zaraz zobaczysz, to po lewej. Patrz. Ten? Ten? No. Zobaczcie, drodzy Państwo, a że było śmieszniej, to teraz mamy tutaj różne stragany, food trucki. Jezu, tu jaka konsola w ogóle w tym Harley'u. Masakra. Ale piękne maszyny. O, taka piękna maszyna. Wszywki? Pikachu jest, Jigglypuff, Squirtle, Butterfree, Eevee. Kolczyki. Na szybko. Tam też jest pod tą. Ojej!
powiedział, że to jest got bardziej, a nie alternatywka. Zobacz, jakie wydechy. Dobra, rób sobie. Grupa szybkiego reagowania. Drodzy Państwo, po środku delfinów powoli człapiemy sobie na dworzec. W ogóle my to zawsze, jak wyjdziemy, to zawsze na coś wpadniemy ciekawego, nieplanowanego. Zawsze jakieś bonusowe atrakcje mamy. Bardzo miło z tego powodu. No, takie dzisiaj widzieliśmy, tylko żywe. No i drodzy moi, jesteśmy na peronie. Niecałe 50 minut do pociągu. Poczekamy sobie tutaj także. Kończymy wojaże. Muszę jeszcze trzeba do auta wrócić. I pociąg odjechał, wsi nam dal papa, nie pociągu. A my jeszcze będziemy dreptać jakieś 1,5 km. 18.20 w Portugalii. W Portugalii, uwaga, 19.20. Wykąpać się i spać. No, idziemy. Jutro miał być zamek, albo miała być Lizbona, będzie spanie. Tak. Mam ochotę się wyspać jak człowiek w końcu. Tak. O, tam musimy dojść.